Konnichiwa! Konnichiwa, senpai! Chińczyki! Dzisiaj testujemy sobie inne serwery i właśnie jesteśmy na Azji. Czyli w skrócie robimy kontynuację sprawdzania różnych regionów. Ostatnio najgorsza okazała się Ameryka. Zrobiliśmy tam aż 16 fragów i zobaczymy, czy tutaj Chiny są jeszcze gorsze. Mamy tutaj 300 pingu, także nie jest kolorowa, może być ciężko. Ale damy radę! Chyba... Ale Chińczyki nie mogą być dobre. Nie mam Mikę. Jak on nie strzela! Leżysz, frajerze ci! China! Patrzcie, mam nawet chińskie napisy. Powiedz coś po chińsku. Jak jest naura po chińsku? O, 130! Chińczyk dead! Chińczyki jedzą psy podobno, czy to prawda? Dobra, zobaczymy, jak jest papa naura po chińsku. Zajcien. Jak? Zajcien, więc zawsze jak zrobimy frag, musimy mówić zajcien. O! Ale leci laser! A ty z kim ty się bijesz w ogóle? Też w ogóle. Innym. Ty nobieg, czemu ty mi nie pomagasz nigdy? No zaraz padnę, no bo oni nie są tacy źli. Powalony. Lecę na pomoc! Uj, powaliłem jednego. Miałeś mi pomóc. Nie są tacy źli, co ty gadasz. Zabity, dobra, dwóch zabity. Zejcien! Dobra, zejdziem! Chińczycy nie są tacy źli. No budują coś, powiem ci szczerze, że nie wiem, czy Ameryka nie jest gorsza. Konnichiwa! On coś buduje! O, powalony, dobra, jednak słabo buduje. Przeszukaj. A, za mnie on wcelowany i trafił mnie z łuku przez ciebie. Po co mi tak kazałeś robić? Za pięć leży! Ogólnie ja wiem, dlaczego oni są tacy słabi, bo w Japonii i w Chinach wszyscy grają tylko w Doty i Lola. Nie, ja znam inny prawdziwy powód, dla którego tam są wszyscy słabi. Bo oni tam nie znają takich rzeczy jak kod zjednoczeni, no i nigdy nie trafiają laserów. O! Powalony! Dobiłem ci go! Dobił. No 35 mu trafiam, ale lagi. Dobra, podnosimy w tym samym momencie. Podniesiemy się w tym samym momencie. Kto wygra ten pojedynek? Let's go. Pali się, no. Powalony. Go pięknie. Zabity, dobra, mam ich. Co jest? Jeden za 100 dostał. Dostał laser jeden. Leży jeden. Pięknie, mamy ich! Nie, widzowie, on miał, patrzcie, on miał dwa skary i... Nie, dwa infantry i skara. Trzy bronie na daleko gościu miał. Dostał 68 z łuku. 170! Jestem mistrzem z łuku nawet na kinach. Leży. U mnie mam 0, kurda. Dostał za 53 i padłem, kurde. Stówę dostał. Nie podmienię mu ścianki. No nie mogę! No co ja mam zrobić? Gdzieś może, no nie mogę. No ja! Nie! Dobra, nie da się. Goście byli dobrzy. 7 fragów miał typ. I widzicie, walę w ściankę, niestety nie jestem w stanie nic zrobić, nie? No to była niestety jakaś spocona piłkara, więc jak widzimy, niektórzy tutaj nawet potrafią grać, ale i tak bardzo słabo. Ja miałem 5 fragów. 8 fragów, ale naprawdę ten był dobry. Czyli w naszym rankingu troszeczkę lepsi niż Bliski Wschód, czyli tam Turcja i tak dalej. A więc teraz sprawdzimy sobie region brazylijski i zobaczymy, czy tutaj są same Ronaldinho of Fortnite. Ronaldinho, Neymar ma w Fortnite skina, to teraz sprawdzimy tam na ich serwerach, jak grają. No to myślę, że dzięki Neymarowi to troszeczkę tutaj się podszkolili na pewno Brazylijczycy. Zobaczymy, jaki ich poziom, jakie ich skillsy. 114 w głowę i leżysz, Neymarze. Może to Neymar gra? To we Francji, to raczej na francuskich sobie pyka. Leżysz! Haha! No i wyszli na mnie we dwóch. Szybcy i wściekli. Chciał mnie z kilofa zabić, frajer! Ale to są chamy ci Brazylijczycy za... No 20, nie! A, mam wszystkich! Nice. Wszystkich zabiłem! Nice, let's go! Baba z Brazylii tak wygląda właśnie. Na Twitchu nie jesteś, ale rasistą nie warto być ogólnie w życiu. Ale czemu, że taka umięśniona to chyba dobrze? Jesteś pierdzielonym orkiem, co ty gadasz? Leży! Leży jeden! Nie spodziewałeś się tego, knucie? Zatańczmy!
Yeah. Toxic gracze przyszli z Europy. To prawda. Wysiadaj! No nie da się, tam mi z krzaka dał laser. Ten ma zero u nas. Zabity, dobra. No nie, ci są dobrzy, no. Co to za tryhardy? No nie, no widzę, że w Brazylii też są dobrzy, no w Ameryce nie było takich dobrych. Także 11 fragów, no to Brazylia jest tutaj dobrym krajem. Ci goście normalnie grają. Nie, trafiliśmy widzowie na jakiś prosób z Brazylii. Na sam koniec sprawdzimy sobie ostatni region, czyli Oceanię, i zobaczymy, czy może tutaj są najgorsi gracze. Mi się wydaje, że tu będą najlepsi. Też mi się tak wydaje, bo Oceania jakoś dobrze brzmi. Australijczycy to myślę, że mogą dobrze grać. Tam więźniowie grają. Ja nie wiem, o czym ty mówisz, człowieku. Być może nie słuchałem na historii, a być może po prostu jesteś debilem. Elo, witam serdecznie, ha, ale powalony z opóźnieniem. Tutaj ping mamy naprawdę wysoki. Leży. Dobra, nejdy rzucam. No, jeden HP, jeden Nakita. On dobija pierwszy frag jego życiu. Nie, to za duże lagi, widzowie, nie? On ma jeden HP. Dobra, zabity. Nie, widzowie, tutaj jest w ogóle takie opóźnienie, że jak gość zaczyna do was strzelać, to po prostu giniecie, bo nie zdąży się zbudować nic. To takie małe utrudnienie dla nas. To powiedz. Mówię, że gościu przy busie. Bęk! Ale to jest najlepsze, że ja z 10-sekundowym opóźnieniem wiem, że zabiłem, bo dopiero później pokazuje, że strzeliłem hita. Trzeba to wykierować. Wszyscy! Yeah. Co tu się dzieje? Rafaelo chce z kotem na Oceanii. Powinienem się tam przeprowadzić i zostać prosem. No ale w sumie to jest dobry pomysł. Jedziesz setami, wszystkie turnieje wygrywasz, nie? Trzy, tu dziwne, kolejny, że... kolejny! No ale ja już dawno się schowałem! Nie, widzowie, co tu się dzieje? Na tej Oceanii to jest... A co? No to okazuje się, że najlepsza jest Europa, na drugim miejscu jest Oceania, na trzecim miejscu Brazylia, na czwartym Turcja i jakieś tam kraje z... Bliski Wschód. Kto jest najgorszy? Oczywiście Ameryczka! Ameryka jest żałosna, no tam grają naprawdę słabi zawodnicy, a trzeba przyznać, że ja się nie zgodzę tylko i wyłącznie z Oceanią, bo tutaj mieliśmy naprawdę duży ping i przez to się ciężko grało. Oprócz tego zgadzam się z tym rankingiem. No, wyobraźcie sobie grać tam na 10 pingu i wszystkich miażdżyć. To by było łatwe. Także jeśli chcecie łatwe winy, to wbijajcie na Amerykę, a my się z wami żegnamy. Trzymajcie się i elo, cześć. Druga opcja na łatwe winy to wpisanie kodziku zjednoczeni tutaj w sklepie. Bank, wpisujecie zjednoczeni, też macie łatwe winy. A ja się z wami żegnam, piona. Pum!